pieniążki to są takie monety, którymi się płaci. Wyglądają jak kółko. Można za niektóre rzeczy kupować. Można kupować jedzenie. Z bankomatu. Ze skarbonki. Ze skarbca. Z takiego sejfika. Z banku. I z karty. Bank to takie coś, gdzie się pieniążki chowa. W banku się płaci pieniążki. Taki bankomat, który daje nam pieniążki. Taki sklep, co panowie z banku albo panie dają pieniążki. I lecą prosto do nas, a w tym środku się je tworzy. Jak się ma dużo pieniędzy? Jak się ma dużo pieniążków? Więcej nic niż z portfela. Można kupić jedzenia. Można kupić zabawkę. I inne rzeczy, nawet auto z salonu. Tak dają. Tak. W jaki sposób to? No nie wiem. Bo można kupić zabawki. Jak coś dla dzieci rodzic kupi, albo rodzic dla siebie coś kupi, to rodzic będzie szczęśliwy. Nie. 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 Bo nie będzie jak się kupić niczego. Bo jak się nie będzie miało pieniędzy, to nie będzie się miało jedzenia. Nie będziemy mieć domu. To też się nie ma. Pieniądze. Jak się nie zapłaci, to nie można kupić nic. Się będzie biednym człowiekiem. Najlepszą zabawkę świata. Kupię boiska. Prawdziwe. Poproszę następne pytanie. Bym kupił zabawkę. Albo lód. Skarbonki? Pieniążków? Oszczędzanie to jest na oszczędzanie prądu, na oszczędzanie telewizora, na oszczędzanie prądu mówiłam już. Że na przykład jak się kupi na przykład chleb, to się nie wydaje wszystkich. Oszczędzanie to, że się nie wyrzuca pieniążków i się je szanuje.